Dzień dobry moi kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. To jest Ślimak Bob, chciałbym wam pokazać, zrobimy sobie troszkę gierek właśnie z Ślimaka Boba. Jest to typowa gra dla mniejszych dzieci, ten kanał jest właśnie skierowana dla takich osób, także zagramy sobie darmowe gry online dla dzieci, Ślimak Bob. Zaczynamy, pierwsza rozgrywka, gierka jest po polsku. Ok, możemy to, słuchajcie, skipnąć. Tutaj muzyczka jest, widzę. Wyłączymy sobie ją i zagramy sobie normalnie. Mam nadzieję, że dźwięki z gry nie będą zbyt głośne dla was. Więc ja się postaram to jakoś też zabezpieczyć. No i lecimy. Mamy kilkanaście poziomów. Bob potrzebuje nowego domu. Użyj narzędzi, aby poprawić go przez każdy etap, poprowadzić go przez każdy etap podróży. No dobra, to będziemy musieli odsłonić to wejście. Tu podskoczy i mamy wyjście. Super. Czyli pierwszy etap zakończyliśmy, wynik 270, teraz następny. Kliknij na Boba, aby zatrzymać go, zatrzymaj Boba za pomocą przycisku. Okej, aha, to na takiej zasadzie. Teraz możemy przyspieszyć czas, żeby nasz ślimaczek szedł troszkę szybciej. No i będziemy mieli kolejny poziom zaliczony. Fajnie. Steruj Bobem za pomocą, okej, no właśnie, to już zrobiłem, przyspieszyłem, żeby szybciej biegł po prostu, żeby mniej czasu mu to zajęło. Użyj tego, aby obracać Boba, obracaj, no dobra. Dobrze, tu musimy dać do góry. I teraz obrócimy Boba. Dobrze. Dobra, obracamy szybciutko, żeby tu nasz ślimaczek przeszedł. No i kolejny etap zaliczyliśmy. Ile mamy? Mapę poziomów. To był trzeci, tak? Dobrze mówię. Teraz czas na czwarty etap. To mamy przeciągnąć. O właśnie, teraz tak. I szybko przechodzimy na drugą stronę naszym ślimaczkiem. Tak, żeby kolejny poziom zaliczyć. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Czy graliście w nią kiedyś? Co myślicie? Czy jest ona fajna, czy może nie fajna? Okej, zróbmy tak. Subcio i teraz tu tak i przechodzimy i to był piąty poziom, prawda? Piąty, 283 to był najlepszy wynik, teraz szósty. Musimy obracać. Tu mamy stop, dobra. Okej, tu jest jakiś przycisk. Okej, tu jest wyjście. Dobra, tak. Chyba, że możemy obrócić to, o właśnie, żeby po prostu ta dźwignia tutaj podeszła. Ta kula musi trafić w to miejsce. No i proszę bardzo. Tylko troszkę szybciej niech nasz ślimaczek podejdzie. Wynik 244. Tu mamy wyjście. Okej, ten idzie w tą stronę. No szkoda. Dobra, tu musimy stopić to, ten lód. Dobra, lód został stopiony. Okej, tutaj kliknęliśmy ten przycisk i możemy klikać w ten sposób na przemian, żeby przejść do następnego etapu. Mapa poziomów. No, moi kochani, nawet nieźle. Siódmy poziom przeszliśmy. Czas na następny etap. Okej. Dobrze, no myślę, że sobie teraz poradzimy, co nie? Wow. Okej, o i teraz, ha, fajnie, Ślimak Bob sobie daje radę i dojdzie w końcu do tego miejsca, gdzie powinien. Aha, okej, dobra, jeszcze raz, zatrzymajmy sobie. Dobrze. Tak, teraz sobie zatrzymamy, okej, to jest ten, dobra, ślimaczku. Zatrzymamy go raz jeszcze i to jest ten przycisk. Dobrze, no poziom nam wyszedł. Super, następny poziom teraz. Zatrzymajmy go, to jest... Ojej, niebezpieczny... A, widzicie, ja dotknąłem to, ale ze mnie jest niezdara. Mamy baterię, którą musimy popchać tutaj, bateryjkę. Dobrze. I teraz Ślimak Bob co zrobi? Wow, spadłem! Jeszcze raz. Mamy bateryjeczkę. Dobrze, o, przerzuciliśmy ślimaczka. Jak tam, ósmy poziom, dziesiąty to był, tak?
Teraz czas na 11. Ej, to jest gorąca lawa. Okej, okay, no i po prostu teraz musimy prowadzić ślimaczka, żeby mu się nic tu nie stało. O, kapie na niego. O, przeszedł. Świetnie. Świetnie nam idzie. Co dalej? Aha, dobra, rozumiem. Musimy po prostu dźwignię robić tutaj. Nasz ślimak sobie przejdzie. Wow, ślimak, co zrobiłeś, ślimaczku? Nie, 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 ślimak. Ślimak, ślimak, dam ci rogi, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Dobrze, jest. No i przeszedł nasz ślimaczek Bob. Ojej, tu musimy uważać. Damy najpierw tak. Danger. Danger zone. Tu, 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 tu. Tu, tu, ru, 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 ru. Przejdź, ślimaczku. Subcio, 13 poziom to był, prawda? I zaraz dojdziemy do końca. Czas na 14. Musimy obracać, prawda? W ten sposób. No dobra, no to ślimaczku, chodź, Bobie. Ślimak Bob zawsze, zawsze w akcji. Dobra, cyk. Tym obracamy teraz, żeby sobie Bob mógł przejść dalej. Super, świetnie. I obracamy szybciutko, bo Bob musi przejść do następnego poziomu. Co teraz? Dobrze. Okej, okay, tu spadają ciężkie elementy, ale udało nam się przejść. Prędkość światła teraz. Okej, okay, zobaczmy. Tutaj baloniki przechodzą. Dobra, zobaczymy. Dobra, jest i nasz ślimaczek. Nie, 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 w tę stronę. Musisz się przedostać. O! Subcio! I lecimy, i przeszliśmy. 16 poziom. Jak tutaj jest, moi drodzy? Czemu nie mogę kliknąć? Co się stało? Ślimaku, nie rób nam tego. Panie Bobie, coś się stało, nie mogę kliknąć, moi drodzy. Muszę sobie odświeżyć to. 28 graczy aktualnie gra w Ślimaka Boba. Dobra, skip. Okej, okay, graj. Który poziom? Teraz mamy poziom, moi drodzy, 17. Dobrze. Musimy tu obracać. No właśnie. Dobrze. Żeby nie spadła na niego lawa. Mam nadzieję, że się uda. Teraz będziemy czekać. Mamy przyspieszenie 2. I przejdziemy bardzo elegancko i nic się nie stało. Żadna krzywda się nie stała ślimakowi Bobowi. No, oj, zepsuły nam się przekaźniki. Oj, 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 oj. Tu może coś być nie tak. Mamy prąd, jak widzicie. No właśnie, będziemy musieli tak przejść. I tak damy radę. Na pewno damy radę. I leci ślimak Bob. I jest 18 poziom, który przeszliśmy, więc wyśmienicie nam poszło. Który teraz? 19. Dobra, to leć tu, Bobie. Aha, dobrze, już rozumiem, o co chodzi. Tylko trzeba to mocniej zrobić w takim razie. No dobrze, zrestartujmy. Idziemy na dwójce. Niech leci. Okej.
Zobaczcie, jak fajnie. Aha, i tu jest wyjście i zrobimy tak. I cyk! I proszę bardzo, i ślimak Bob przeszedł. 20 poziom, ostatni już. Mamy troszkę zamieszania. Troszkę źle zrobiliśmy, zrestartujmy ten poziom. Ślimaczek sobie tu idzie, szybciutko. Tak, zbieramy bateryjkę, obracamy. Cyk. Nie, bo ślimak nam tam wpadł, nie! Ślimaku, Bobie, co ty zrobiłeś? Ale damy radę teraz, co ty na to? Tak, tak, tutaj załączymy, tutaj klikniemy i teraz nasz ślimak idzie. Daję bateryjkę. Dobrze. Teraz tak. Chodź tu, ślimaczku. W złą stronę poszedłeś. No i co teraz? Jejku, jeszcze raz. No niestety, jest to trudne, jak widzicie, dla mnie. Chciałem to zrobić bardzo szybko i zręcznie, ale no niestety, czasami jak się mówi, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Teraz damy radę. Teraz bardzo fajnie to pójdzie. Okej. Możemy się obrócić. Jeszcze raz. Nie. Dobra. Okej. No i teraz, moi drodzy, w końcu się uda. No pa pa pa! Jesteśmy! Bob znalazł swój nowy dom. Świetnie. Łączny wynik. Okej, zapisz ten wynik. Dobrze, zapisz wynik. Zapisaliśmy, moi drodzy. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, papatki.